otwieram drugą sesję Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Na wstępie bardzo serdecznie i gorąco chciałbym powitać szczególnych gości. Witam gospodarza powiatu, starostę białskiego Mariusza Filipiuka. Witam wicestarostę Janusza Skolimowskiego. Bardzo serdecznie chciałbym powitać w nowej roli członków zarządu powiatu. Za nami druga sesja Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Komisje ukonstytuowały się, radni podjęli już normalną pracę, również dzisiaj pierwsze uchwały. Między innymi, no wiadomo, od czegoś trzeba było zacząć, od poborów starosty białskiego. Tu chyba starostą nic się nie zmienia. No takie są procedury. Nowa kadencja, więc musi być podjęta nowa uchwała w tym przedmiocie. Zmienia się to, że to wynagrodzenie zostaje zmniejszone zgodnie z przepisami, które weszły w życie. Bardzo się cieszę, że komisje dzisiaj ukonstytuowały się, więc w miesiącu grudniu będziemy mogli przystąpić już do konkretnych prac nad budżetem na rok 2019 i planujemy, aby w miesiącu grudniu ten budżet został uchwalony. Starosto, również nie pytaliśmy o to, no przecież nowa rada, kilku nowych radnych, aczkolwiek układ sił w Radzie Powiatu nadal po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, aczkolwiek starosta był mentorem szerokiej koalicji, która powstała, ponownie wicestarostą Janusz Skulimowski. Starosto, jak wróżysz pracę w obecnej nowej radzie? Będzie spokojnie, ale merytorycznie. Taki był cel. Przede wszystkim nam chodzi o to, żeby jak najmniej uprawiać polityki tutaj w samorządzie, na dole. Ostatnie 2,5 roku pokazały, że ta współpraca, ona była owocna i ona opłaciła się wszystkim stronom. Przez ten okres udało się bardzo dużo w powiecie zrobić. Przychodzicie Państwo przecież do nas na sesję, widzicie, jak te sesje wyglądają. Nie ma niepotrzebnych awantur, nie ma, przepraszam za określenie, pyskówek. Radni rozmawiają merytorycznie. To takie podejście mnie bardzo cieszy i liczę, że ta nowa kadencja będzie również w taki sam sposób przebiegać i tak będzie wyglądała. Rozpoczęcie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia staroście bielskiemu, druk nr 20. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem nr 20, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.